Skłaniam się tutaj Bartek Szemraj, a dzisiaj powiem o najgłupszych błędach odchudzania, szczególnie dla osób początkujących, ale też pewnie często zaawansowanych. Serdecznie zapraszam. Na początku filmu tylko muszę wspomnieć Ci o tym, że to Ty decydujesz o tym, które kanały się rozwijają. Każde Twoje polubienie, dodanie komentarza czy udostępnienie filmu pomaga twórcy się rozwijać, więc jeżeli uważasz, że moje treści są wartościowe, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz i będziesz też subskrybować mój kanał, żeby po prostu na bieżąco dostawać nowe treści. A my już przechodzimy do konkretów. Pierwszym moim zdaniem podstawowym błędem, który popełniają osoby, które zaczynają się odchudzać, jest to, że wchodzą przede wszystkim na dietę niskokaloryczną. Cały czas, od kilku lat powtarzam, że błędem odchudzania jest to, że skupiamy się na tym, żeby jeść mniej. Moim zdaniem powinniśmy się skupić na tym, żeby jeść bardziej odżywczo i sycąco. I to jest podstawa tego, żeby się dobrze czuć i jednocześnie chudnąć, żeby przywrócić swoje zdrowie. Pamiętajcie, że odchudzanie polega na optymalizacji swojego zdrowia. Pamiętajcie o tym, że odchudzanie nie polega tylko i wyłącznie na liczeniu kalorii. Oczywiście jest takie bardzo modne, szczególnie na TikToku, powiedzenie, że jak chcesz chudnąć, to wystarczy deficyt kaloryczny. Spoko, tylko patrzenie na odchudzanie przez taki pryzmat, moim zdaniem, nie do końca jest racjonalne. Uważam, że zdrowie jest najważniejsze i odchudzanie to jest efekt uboczny przywracania albo optymalizowania zdrowia. To, co jest kluczowe, to jeść przede wszystkim produkty bogate odżywcze i sycące. To jest mega istotne. Pamiętajcie, z moich ostatnich filmów, jak ktoś przeglądał, serdecznie zapraszam, największe kłamstwo odchudzania. Mamy elastyczność metaboliczną. To oznacza, że tak jak do tej pory myślono, że mamy podstawową przemianę materii i ewentualnie dodatkowo do tego jeszcze, jak będziemy mieli aktywność fizyczną, to będziemy chudnąć więcej, tak to nie działa. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś spala 2000 kalorii i dodatkowo sobie zrobi trening, w którym teoretycznie spali 500 kalorii, i czyli łącznie teoretycznie powinien spalić 2500 kalorii, a jak zjemy 2000 kalorii, no to wtedy 500 kalorii będzie teoretycznie spalał. Tak to nie działa. Twój mózg decyduje o tym, tylko jeszcze w skrócie przypomnę, na co przeznacza energię, czy na odporność, czy na pracę gospodarki hormonalnej, czy na procesy reprodukcyjne, czy właśnie na aktywność fizyczną. To mózg decyduje o tym, na co ta energia idzie. I każdego dnia, uwaga, to jest kluczowe, spalamy tyle samo kalorii praktycznie. W związku z czym, jeżeli Twój mózg zadecyduje o tym, że spalasz danego dnia, nie, 2500 kalorii, to czy zrobisz trening, czy nie, to nie tak te 2500 kalorii spali. Bo, tak jak już wymieniłem, jest kilka funkcji, które może przeznaczyć tą energię. I teraz to, co jest istotne, to, że naszym zadaniem jest przede wszystkim dostarczanie jak najwięcej wartości odżywczych do naszego organizmu, a nie jak najmniej kalorii. Dlatego, że jak Twój mózg odbierze, że jesz bardzo mało kalorii, to on po prostu zmniejszy całkowity wydatek energetyczny, bo mu dostarczysz mało kalorii, więc będzie musiał pracować na mniejszych obrotach. Czyli jak na przykład na aktywność fizyczną wydawałaś 500 kalorii albo wydawałeś i jesz bardzo mało, no to niestety, ale Twój organizm będzie miał mniej kalorii na aktywność fizyczną. Co to oznacza? Że potem jak robisz trening, i nie mówcie mi, że tak nie jest, na takiej diecie, na przykład 1500 kalorii, czujesz się coraz słabiej na każdym treningu, masz coraz mniej energii. Skąd to się bierze? No właśnie stąd. Tak samo, jeżeli będziesz jeść 1000 kalorii, daj Boże, to Twój mózg mówi, ok, Ty nam dostarczasz 1000 kalorii, no to musimy jakoś to przeżyć, bo to jest najważniejszy priorytet dla Twojego mózgu. W związku z czym będzie obniżał wszystkie funkcje na tyle, żeby te 1000 kalorii przeżyć. Przez to potem czujesz się po prostu jak słabo się czujesz. Kluczem jest to, żeby jeść odżywczo i sycąco, dlatego że wtedy będziemy mieć optymalną liczbę kalorii. Po prostu naturalnie. Nasz organizm nie jest głupi. I to nie działa tak, że jak nie będziemy jeść kalorii, to będziemy po prostu w siebie pchać jak worek, chyba że masz problemy z jedzeniem emocjonalnym. Na ten temat nagrałem inny film, do którego serdecznie zapraszam. Inaczej, jak będziesz jeść sycąco i odżywczo, to będziesz odżywiać swój organizm, a nie napychać. I weź to proszę pod uwagę. Jeżeli ktoś chce oczywiście w praktyce przejrzeć sobie, co ja proponuję jeść, serdecznie zapraszam na naszej stronie. Można się bezpłatnie zarejestrować i tam macie do dyspozycji całe menu na 7 dni. Tam jest ponad 20 przepisów. Macie też treningi, więc śmiało sobie sprawdźcie. Ja tylko teraz mówię o tym, żeby skupić się na tym, co jest rzeczywiście istotne. A moim zdaniem istotne jest to, żeby odżywić organizm, a nie go napchać czymkolwiek. Bo pamiętajcie, że możecie być najedzeni, ale niedożywieni. Co to oznacza? Że jeżeli się napcham bułek,
to nadal mój organizm nie będzie miał odpowiedniej ilości wartości odżywczych dostarczonych, mimo tego, że się najadłem. Druga kwestia to jest brak modyfikacji diety. Pamiętajcie, że dieta to jest jakiś zespół tam założeń, których teoretycznie człowiek musi przestrzegać, żeby mieć efekty. W teorii każda dieta działa, każda. Nawet najgorsze te 800 kalorii, one przez chwilę mogą działać. Kluczem jest to, żeby dopasować do siebie odżywianie, tak żeby ono permanentnie do siebie pasowało. Czyli nie na miesiąc, tylko cały czas. Ja na przykład na diecie niskowęglowodanowej jestem już ponad 5 lat. I nie wyobrażam sobie jeść inaczej, choć próbowałem na kilka sposobów i nadal ten sposób odżywiania jest dla mnie optymalny. Są na przykład osoby, które mi piszą komentarze czasami, że gadam głupoty, które twierdzą, że się dobrze czują na diecie wysokowęglowodanowej. I uwaga, jeżeli się dobrze czujecie, no to brawo. Nikt wam nie każe zmieniać tego. Kluczem w tym wszystkim jest to, żeby dopasować odżywianie do siebie. Tu nie chodzi o to, że ta dieta jest lepsza, ta jest gorsza. Nie ma czegoś takiego, że to jest dobre, a to złe w dietetyce. Tylko wszystko ma dużo odcieni szarości, jak ostatnio zresztą chyba mówiłem. Dana dieta może pasować do jednej, ale nie musi pasować do drugiej osoby. My zdecydowanie polecamy diety niskowęglowodanowe, dlatego że widzimy po prostu w praktyce na tysiącach osób, które w strefie przemian są i były, że to po prostu działa. I oczywiście dalej to, co mówiłem w swoim filmie o tym, co jem. Ja czasami mam dietę wysokobiałkową, czasami wysokowęglowodanową, to są pojedyncze dni, ale to nie ma tak, że ja non-stop mam dokładnie to samo. Ja sobie czasami zmieniam w zależności od tego, jak się czuję. I dzięki temu między innymi właśnie ja cały czas wyglądam, uważam, dobrze. Oczywiście wy to możecie ocenić. Trzeci błąd, który uważam, że popełniają początkujący, to jest słuchanie się wszystkich i wszędzie. Czyli tak, w telewizji mi powiedzą to. Na Instagramie ktoś mi powie to. Na Facebooku ktoś mi powie to, na YouTubie ktoś mi powie to. Sąsiadka powie mi to. Ale w ogóle najlepsze jest to, że pani tutaj mi w sklepie powiedziała, że jej siostrzenicy, matki, ojca, brata, ktoś tam pił herbatę i schudł 30 kg, może ty też zacznij pić herbatę. I to jest takie, to też zacznę pić herbatę. Totalnie nie rozumiem, czemu powtarzamy takie rzeczy. Oczywiście one fajne są zawsze, to są zawsze takie historie typu on ważył, nie wiem, 120 kg i nagle zaczął wąchać rumianek, schudł 500 kg. No mówię ci, słyszałam. Albo ona ważyła 100 kg i tutaj zaczęła kręcić hula hop 2 minuty dziennie i schudła 26 kg. Nie ogarniam, po co takie historie powtarzać w momencie, kiedy totalnie nie znamy przypadku. Jakby takie historie nie istnieją. To jest to jakby to podstawa. Jakby to jest zawsze przekoloryzowane, pokazujące tylko i że wyłącznie to, że dana osoba zrobiła coś mini i miała niesamowite efekty. To jest to jak właśnie ten gość stał się milionerem dzisiaj rano. Wczoraj jeszcze był biedakiem, miał gdzie mieszkać, dzisiaj jest multimilionerem, bo zrobił tą jedną rzecz. I ludzie, ja nie będę się starać przez miesiąc albo przez rok, ja muszę dzisiaj w jeden dzień. Tak to nie działa, moi drodzy. Jakby zastanówcie się, ile rzeczy na świecie się dzieje z dnia na dzień, czy nie dzieje z dnia na dzień. Także trochę trzeba do tego dorosnąć i patrzeć na świat przez taki trochę bardziej realny filtr. W związku z czym mi chodzi o to, że warto mieć jak najszerszy punkt odniesienia, tylko nie słuchajcie się wszystkich. Przykład. Przyjrzyjcie sobie internet, wybierzcie sobie z niego, nie wiem, 5 osób, które waszym zdaniem odpowiednio mówią na temat, albo fajnie mówią na temat odżywiania, treningu, nie wiem, co was interesuje. Z tych 5 osób przyjrzyjcie sobie jeszcze raz jakieś, nie wiem, ich filmy, artykuły, cokolwiek. Wybierzcie sobie jedną, której zaufacie i dajcie jej, nie wiem, 1-3 miesiące. Wprowadźcie te zmiany, które ta osoba po prostu wam poleca i zobaczcie, jak się czujecie, zobaczcie, jakie macie efekty. Napiszcie do tej osoby i powiedzcie, jakie macie efekty. Ta może osoba wam coś podpowie, tak jak my robiłem w strefie przemian, tak? I wtedy robicie po prostu progres, a nie tak, że tu się posłucham trochę tego, tu tamtego. To jest coś na zasadzie, no jestem na 3 dietach i nie chudnę naraz. Tak to trochę nie działa. Musicie posłuchać się jednej osoby i dać sobie czas, jednocześnie dając sobie z siebie możliwie 100%. Czwarty błąd, uważam, początkujących osób szczególnie, ale zaawansowanych również bardzo często, skupiacie się na węglowodanach i na tłuszczach. Spoko, ale nadal uważam, że ludzie jedzą zdecydowanie zbyt mało białka. Dlaczego białko jest ważne? Z wielu powodów. To, co jest dla mnie najważniejsze w tym momencie, żeby tobie przekazać, jest to, że białko jest sycące. Więc siłą rzeczy, jeżeli twój posiłek będzie zawierał więcej białka, będzie bardziej sycący, więc dzięki temu szybciej się najesz i będziesz czuć mniejszy głód, co uważam, że pozytywnie może wpłynąć na odchudzanie. I ostatni, piąty błąd. To jest wszystko albo nic. Teraz każdy musi sobie szczerze odpowiedzieć na to pytanie. Ile z siebie w życiu daję na rzeczy, które mi zależy? Czyli na przykład, jeżeli mi zależy, nie wiem, na lepszej pracy,
to jak bardzo się szkolę, ile z siebie daję w obecnej pracy i tak dalej. Czy to jest 30%, 50%, 70%, 100% może? Zastanów się w ogóle, ile po prostu w życiu się dajesz na rzeczy, które ci zależy. Bardzo dużo osób, szczególnie, które zgłosi się do strefy przemian na samym początku, tutaj mówi, dobra, wszystko zrobię, dawaj, zaczynamy, coś tam. I mija 2 tygodnie, jest cisza od tej osoby. Już ta osoba nie wysyła nam menu, my tam do niej piszemy, no jest cisza, słuchaj, tutaj nie mogę rozmawiać, coś tam. W każdym razie, racjonalnie podchodźcie do wszystkiego. Jeżeli dajesz z siebie 30% w odżywianiu, to spodziewaj się 30% efektów. Jeżeli dajesz z siebie 100%, to możesz się spodziewać 100% efektów. To jest przenośne oczywiście. Jeden z największych błędów osób, które się odchudzają, jest to, że dając z siebie 100% przez 3, 5, 7, 10 dni, może miesiąc niektórzy, i nagle przychodzi kryzys. On zawsze przychodzi. Każdy ma słabszy dzień, każdy. I nagle dzieją się cuda. Nagle wchodzi pizza, lody, jakieś fast foody, alkohol i tak dalej. Potem na następny dzień jest płacz, jest rozpacz, że Boże, wszystko zaprzepaszczone i tak dalej. Moi drodzy, jak przestawicie sobie troszeczkę mental na to, że 80% bardzo często wystarczy do tego, żeby mieć naprawdę bardzo dobry progres, że te 20% też jest potrzebne do tego, żeby właśnie mieć tą równowagę emocjonalną i nie ma nic w tym złego, że raz na tydzień na przykład sobie zjemy coś niezdrowego, w zależności oczywiście od ilości, i przestaniecie się karać za to, że zrobiliście coś niedobrze i przestaniecie się nagradzać za to, co zrobiliście dobrze, bo pamiętajcie, jest takie coś w głowie, że jak coś zrobiłem dobrze, to mogę sobie wtedy pozwolić na więcej, albo zasłużyłem na więcej i tak dalej. Nagradzanie się jest spoko, ale nie wiem, czy nie do końca nagradzanie się jedzeniem, szczególnie tym niezdrowym, jest spoko. Więc to też kwestia do przemyślenia. Podkreślam, 80 na 20, ta zasada bardzo dobrze funkcjonuje, ewentualnie 90 na 10, jak ktoś ma większe ambicje. Ale uważam, że raz na jakiś czas trzeba zjeść coś niezdrowego dla równowagi, tylko i wyłącznie psychicznie. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, co o tym filmie myślicie, które z tych błędów Waszym zdaniem są największe, a z którymi się nie zgadzacie. Bardzo chętnie z Wami podyskutuję. Pamiętajcie, na naszej stronie po rejestracji bezpłatnej macie dostęp do ponad 20 przepisów do treningów, więc zdecydowanie warto sobie po prostu to przetestować. Pamiętajcie, nasza grupa Pomagamy w odchudzaniu bez hejtu i kompleksów, to jest grupa na Facebooku. Pamiętajcie, z kim się stajesz, takim się stajesz, a tam jest 45 tysięcy osób, które cały czas stara się nad sobą pracować, nad zdrowiem, nad sylwetką, więc dołącz po prostu do nas. A oczywiście, jeżeli Ci zależy na bardziej spersonalizowanej pomocy, to zapraszam do naszej kompleksowej opieki w strefie przemian. Tam macie dietę, menu, treningi, kursy i przede wszystkim nasze wsparcie. Czyli możecie z nami pisać, a my będziemy pomagać i optymalizować dietę, po to, żebyście mieli jak najlepsze efekty. A to wszystko jest w najlepszej możliwej cenie, jaka tylko w internecie jest dostępna, z czego jesteśmy bardzo też dumni. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Kłaniam się i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam, cześć!